23 grudnia 2022 roku. Polonez, jak widzicie, nie został na kasacji. Wyjeżdżam, właśnie zaraz wam powiem, co było zrobione. Cyk. Światełka. Tyk. O. Lepiej jedzie, tak jakoś lżej, jakby go już nic nie hamowało. No naprawdę. A teraz, proszę państwa, jesteście pewnie ciekawi, co tutaj było zrobione. To zaraz wam opowiem, jak się zatrzyma. Dobra, proszę państwa, zatrzymałem się, to teraz tak, wymieniona jest pompa oleju, sprawdzony też był czujnik i wymieniony jest jeden czujnik, ten od tej kontrolki, teraz już się ta kontrolka nie zapala, zegar, zdaje się, nie pokazuje tak jak trzeba, bo przy mierzeniu manometrem okazało się, że ciśnienie jest w sumie chyba książkowe, można powiedzieć, więc wszystko z nim ok. No więcej nie udało się zrobić, chciałem go zabrać na święta stamtąd, żeby tam biedak nie stał. Zaraz idziemy go upłukać, przynajmniej tutaj z grubsza, z soli, wiadomo, jest mokro, ale tutaj solone było. No nie ma tutaj większych obaw, bo jest zabezpieczony kraunę, więc zdaje się, że krzywdy mu się nie zrobi tutaj. No i co? Zarąbiście wygląda. Miało być tak kiepsko. Scenariusze już różne były pisane, a tu się okazuje, że jest całkiem spoko i że jeszcze będzie jeździł. Yo. Jakieś czyszczenie mu trzeba też zorganizować. No taki brudas trochę jest, widzicie, sama kierownica i tak dalej, no ale przez ręce kilku mechaników przeszedł, więc no tutaj to nie ma się co dziwić, to jest tylko polonez, więc tu mu nikt folią nie zakrywał koła kierownicy. A teraz, proszę państwa, auto jest rozgrzane, jak widzicie, pali po prostu niesamowicie. Za radą jednego z was szybko dodaję gazu dla alternatora. Cyk. I powiem wam szczerze, że naprawdę on wydaje się teraz żwawszy. Tak jakby mu się jakoś tak lżej jedzie, powiedziałbym. Teraz hyc na myjnie.
płyty. Jeszcze raz, proszę Państwa, piękne odpalenie. Już na podwórku, spójrzcie, jaki piękny jest. Odpicowany. Zaraz mini wyjeżdża na zakupy i pod tą wiatkę wjeżdża polonez. Więc nie martwcie się, nie będzie tutaj stał niechroniony. Otworzyłem drzwi, żeby jeszcze się pogapić na wnętrze. A tu proszę bardzo. Taka kaseta, Mike Oldfield, Islands, fajny album, Mike Oldfielda bardzo lubię, Kamil, nie wiem czy to twoja kaseta czy nie, jak ona się tutaj znalazła, być może jeszcze z Białego Stoku albo tam skądś tam, tak czy siako była tutaj wciśnięta, tylko ten kawałek, ten boczek wystawał, no to tego, śmego, owego. No i wylądował. Tutaj zostanie przez jakiś czas. O, cyk, woteczka. Do roboty, jak się okazało, jest jeszcze... no tu jest pokrzywiony taki drążek. Nie wiem, jak on tam się nazywa. Ten, który tutaj widać. O, pewnie przy tym uderzeniu został uszkodzony. No i po wymianie pojedziemy na zbieżność. Oczywiście. Jest też sporo innych pierdół do poprawy, bo to w końcu polonez, nie?